Słowo do bezbożnych. Tak można by określić słowa z listu Jakuba z 5 rozdziału. Wersety od 1 do 6, 5 rozdziału, a teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju, wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. Zatem widzimy jednoznacznie w rozdziale 5 Jakuba, listu Jakuba, Jakub zwraca się do dwóch grup ludzi. Po pierwsze, w wersetach od 1 do 6, to co przed chwilką przeczytałem, do bezbożnych, którzy są bogaci, lecz uciskają biednych. A z kolei wersety od 7 do 20, to są słowa adresowane do wierzących, którzy cierpią, będąc uciskani, lecz w każdej sytuacji posiadają źródło pomocy. Sytuacja ta zmieni się po przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Bezbożni, którzy uciskają biednych, będą osądzeni, a biedni wierzący zostaną wyzwoleni. W pierwszym fragmencie Jakub z powagą ostrzega bezbożnych przed sądem i stawia ich pod pręgierzem za złe postępowanie. I co do kwestii osądzenia bezbożnych, to są te pierwsze trzy wersety. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. W tych wersetach można wyodrębnić trzy zagadnienia. Po pierwsze, przyszłość bezbożnych. Na bezbożnych ludzi, którzy nagromadzili wiele dóbr ziemskich, czeka Boży sąd. Ich koniec będzie straszny, ponieważ odrzucili Boga. Po drugie, strata bezbożnych. Ich bogactwo przeminie razem z ich chwałą, ponieważ zbierali skarby do dziurawych worków, jak to pokazał nam Aggeusz w 1 rozdziale, w 6 wersecie. Są ludzie, którzy już coś takiego przeżyli, kiedy to z dnia na dzień utracili cały swój majątek, na przykład skutek kryzysu. Jednak kiedy nadejdzie sąd, niewierzący stracą wszystko. Hańba bezbożnych, strata ich materialnych dóbr będzie świadczyć przeciwko nim. Podczas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa okaże się, że w ich życiu postawili na niewłaściwą kartę. Cały ich wysiłek okaże się daremny, ponieważ całkowicie usunęli Boga ze swojego życia. Cztery zarzuty w stosunku do bezbożnych możemy znaleźć w wersetach od 3 do 6. W wersetach od 3 do 6, 5 rozdziału listu Jakuba, Jakub stawia bogaczom cztery zarzuty. Po pierwsze, życie dla materialnych korzyści, co widzimy w wersecie 3. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Zamiast myśleć o tym, że w dniach, które się mają ku końcowi, Bóg dokona sądu, gromadzili sobie ziemskie skarby. Sensem ich życia było dążenie do bogactwa. Ignorowali przy tym Boże prawa. Kolejna rzecz to niesprawiedliwe traktowanie biednych. Werset 4 zawiera tę myśl. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów.
Ludzie bezbożni nie tylko nie udzielali pomocy biednym, lecz bogacąc się ich kosztem, nie płacili im nawet za ich pracę. Jednak wołanie tych bezbronnych i wykorzystywanych robotników dotarło do Boga. On jest Panem zastępów, Jahwe Sabaoth, który w przyszłości poprzez sąd rozprawi się z ich nieprawością. Szukanie przyjemności to jest kolejna rzecz, którą można zarzucić tym bezbożnym. Werset 5. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Bezbożni korzystali obficie ze swoich bogactw. Życie upływało im na zaspokajaniu ciągle nowych przyjemności. Czerpali radość z grzesznych ziemskich rozkoszy. Dokładnie tak samo żył bogaty rolnik w Łukasza 12. Jego nadzieję pokładał w bogactwie, dlatego powiedział do siebie: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ewangelia Łukasza 12:19. Także co do bogaczy możemy powiedzieć, że Jakub zwraca uwagę na nikczemne wyroki. 6 werset 5 rozdziału listu Jakuba. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego, nie opierał się wam. Sprawiedliwi ostrzegali bogatych przed złą drogą i osądzali ich postępowanie, prowadząc sprawiedliwe życie. Jednak ci niewierzący posuwali się czasem i do morderstwa. Było to ich największym przewinieniem. Widzimy w tym pewne podobieństwo do życia Pana Jezusa Chrystusa tu na ziemi. Ludzie przybili Go do krzyża, ponieważ oskarżało ich Jego prawe postępowanie i wskazywanie na ich złe uczynki. Tak jak widzimy to w Mateusza 27:19, Łukasza 23:47 oraz Dzieje Apostolskie 7:52. I kolejny punkt to jest też w 5 rozdziale od 7 do 20 wersetu słowo do wierzących. 7. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już stoi u drzwi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, aby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,
Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jakub w rozdziale 5, wersetach 7-20 kieruje słowo do wierzących, którzy żyją, będąc uciskani przez bezbożny świat. Jakub ma dla wierzących cztery przesłania. Po pierwsze, w wersetach od 7-12 cierpliwie oczekujcie na Pana. Po drugie, w wersetach 13-15 wykorzystujcie źródła pomocy oferowane przez Boga. W wersetach od 16-18 bądźcie otwarci wobec innych, a w wersetach od 19-20 zakrywajcie grzechy. Cierpliwie oczekujmy na Pana. W wersetach 7-12, 5 rozdziału listu Jakuba, Jakub wzywa nas do cierpliwego oczekiwania, podając nam trzy przykłady. Po pierwsze, rolnik czekał na plon. To widzimy w wersecie 7. Po drugie, prorocy czekali na wypełnienie się Słowa Bożego. Werset 10. A także mamy przykład Hioba. Hiob czekał na zakończenie swoich cierpień. Werset 11. I teraz, jeśli patrzymy na werset 7, na słowa, przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana, to możemy zauważyć, że wierzący powinien raczej czekać na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, niż na zmianę swojej własnej prywatnej sytuacji. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa przyniesie całkowitą zmianę. Czekanie na Pana Jezusa Chrystusa jest istotną rzeczą, istotą i sensem wiary. Taką postawę możemy zauważyć u Bożych sług żyjących w różnych epokach. Symeon na przykład. Bogobojny Żyd oczekiwał Mesjasza, kiedy w swoje ramiona wziął dziecię Jezus, to jego oczekiwanie zakończyło się i mógł odejść w pokoju do Boga, o czym czytamy w Ewangelii według Łukasza, rozdział 2, wersety 25-30. Tesaloniczanie, młodzi w wierze chrześcijanie nawrócili się do żywego Boga i oczekiwali z nieba Jego Syna, Jezusa Chrystusa, o czym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 9-10 wersetu. Werset 7. Siódmy werset mówi: oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Tutaj dobitnym przykładem osoby, która cierpliwie czeka, jest rolnik. Rolnik, który z niebywałą cierpliwością oczekuje owocu ziemi. Rolnik wie, że zanim nastanie czas żniw, potrzeba czasu i odpowiednich warunków, by zboże mogło urosnąć. Myśl tutaj jest taka, myśli o Bożym błogosławieństwie. Dokładnie tak, to jest tak, to czym zajmują się myśli rolnika. On myśli o Bożym błogosławieństwie okazanym we wczesnym i późniejszym deszczu. Rolnik wie, że potrzeba też czasu. Jest to funkcja czasu, by zboże dojrzało. Tak samo i my, wierzący, oczekujemy przyjścia Pana i jak przyjdzie Pan Jezus, to podczas Jego powrotu wszystko się zmieni. Ale my oczekujemy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i podczas tego oczekiwania doświadczamy Bożego wsparcia z nieba. I jako potwierdzenie, że nasze czekanie się spełni, będzie to wsparcie z nieba. Werset 8. Bądźcie i wycierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Jeśli nas, wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, którzy są pewni, że pójdą do nieba, na które nie zasłużyli, a nie do piekła, na które zasłużyli. To jeśli nas, wierzących, zbawionych,
narodzonych na nowo, dotyka niesprawiedliwość, nierzadko korci nas, by podjąć walkę. Jednak nie byłaby to dobra decyzja. Zamiast tego powinniśmy cierpliwie czekać na moment, w którym Pan Jezus Chrystus zareaguje i wszystko zmieni. Czasami jednak możemy, tak samo jak Abraham, wskazać na krzywdy, których doznaliśmy. 1 Mojżeszowa 21-25. Również nasz Pan, będąc policzkowany, nie przeciwstawił się niesprawiedliwemu traktowaniu swej osoby, ale pouczył tego, który go uderzył. Ewangelia Jana 18-23. Werset kolejny to werset 9. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Ten werset pokazuje dwa grożące nam niebezpieczeństwa. Jeżeli dotknie nas jakaś trudna i niesprawiedliwa sytuacja, pobudza to nasze uczucia, denerwujemy się i czasami narzekamy. Stajemy się wtedy ciężarem dla innych wierzących. W Bożych oczach takie zachowanie jest złe. Kiedy wkracza Bóg w nasze życie po to, by nas wychować? To właśnie się dzieje w wyniku takiego zamieszania. Bo narzekanie nie jest Bożym rozwiązaniem. A przecież niekiedy Bóg właśnie wkracza w nasze życie po to, by nas wychować. I takie narzekanie byłoby wtedy bezpośrednio przeciwko Bogu najbardziej zupełnie bezsensownym narzekaniem. Fakt, że sędzia już stoi u drzwi, oddziałuje na nasze życie w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek, po pierwsze osądzamy własne cielesne odruchy, po drugie, drugi kierunek, nabieramy otuchy w oczekiwaniu na to, że wszystko będzie osądzone w Bożym świetle. Kolejny werset to jest z rozdziału 5 listu Jakuba, werset 10. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Jakub wspomina o prorokach przemawiających niegdyś w imieniu Pana do ludu, a których z tego powodu często spotykały cierpienia. Oni jednak wytrwale wykonywali swoje zadanie. Przemawiali z Bożego polecenia, przekazując narodowi izraelskiemu Boże poselstwo. Często musieli strofować i napominać występujący przeciwko nim lud. Ponadto ich proroctwa najczęściej nie wypełniały się za ich życia, jednak oni ufali Panu i oczekiwali na wypełnienie się Bożego Słowa. Ich oczekiwanie, niejednokrotnie nacechowane cierpieniem, jest dla nas wielkim pokrzepieniem. Werset 11, 5 rozdziału listu Jakuba. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jesteśmy pod wrażeniem proroków oraz Joba, którzy wytrwali w ciężkich próbach. W trudnych sytuacjach może to być dla nas pokrzepieniem, kiedy przypomnimy sobie, jak oni ufali i jak cierpliwie znosili wszelkie przeciwności. Jakub analizuje początek i koniec historii Joba. Początek. Job przyjmuje ciężkie razy zadane mu przez Boga. Pomimo tego trwa we wierze. Kiedy żona upomina go, mówiąc: złorzecz Bogu i umrzyj, Job odpowiada: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga? Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Księga Joba, 2 rozdział, 9 do 10 wersetu. Koniec. To z kolei kolejna rzecz.
z historii Joba, Bóg pełen miłosierdzia, współczucia i miłosierdzia kończy doświadczenie Joba i obdarza go podwójnym błogosławieństwem. Księga Joba, 42 rozdział, 10 werset. Z kolei wracając do 5 rozdziału listu Jakuba do wersetu 12, a przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Bezmyślna, lekkomyślna, bezmyślna przysięga jest wyrazem bezbożności i pewności siebie. Jest ona dowodem niezależności od Boga i zaufania do ludzi. Obdarzamy ich wtedy autorytetem, który należy się Bogu. Przykładem takiej bezmyślnej przysięgi jest na przykład przysięganie bankowi, że odda mu się pożyczkę, brać kredyt, jest tego typu działaniem. Pan Jezus osądza taką pełną wyniosłości przysięgę w Mateusza 5 rozdział 33 do 38 wersetu. Zamiast wzmacniać znaczenie naszych słów przysięgą, niech nasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie. Nasze słowa powinny być wyrażeniem naszych myśli. Pana pytano dwukrotnie, kim jesteś, a on odpowiedział, tym, kim wam od początku mówię. Ewangelia Jana 8, rozdział 25, werset. Jego słowa, słowa Pana Jezusa, zawsze odzwierciedlały jego myśli. I bardzo ważne jest pouczenie idące z 13 rozdziału, 13 wersetu, 5 rozdziału listu Jakuba, z 13 wersetu, cierpi kto między wami, niech się modli, które pokazuje nam zachętę, abyśmy wykorzystywali źródła Bożej pomocy. Przychodzimy do Boga z naszymi potrzebami i korzystajmy z Jego pomocy. Przechodzimy przez różne sytuacje życiowe. Przeżywamy wzloty i upadki, dni jasne i ciemne, góry i doliny. Są to zmienne losy ludzkiego życia. Jednak w każdej sytuacji Bóg ma dla nas odpowiedni środek pomocy. Werset 13 mówi, cierpi kto między wami, niech się modli. Modlitwa jest częścią naszego codziennego życia wiary. Jednak dopiero w chwilach doświadczeń uczymy się, jak bardzo jest ona ważna. W trudnych czasach i okolicznościach jest ona naszym szczególnym przywilejem. Werset 13 także zawiera takie pytanie. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Kiedy wiedzie się nam dobrze? Możemy śpiewać pieśni. W pieśniach wyrażamy swoją wdzięczność Bogu i okazujemy swoją radość. Poprzez modlitwę w trudnościach, jak i śpiew w czasie radości, mamy szczególną, bliską społeczność z naszym Bogiem. Wersety 14 i 15, 5 rozdziału listu Jakuba ma takie pytanie. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Jeżeli ktoś zachoruje, to zawsze myślimy o tym, że jest to konsekwencja grzechu. Niekiedy Bóg zsyła chorobę, aby zabrać wierzącego do siebie, do chwały. Przykładem tego jest Elizeusz, jak to mówi nam Druga Królewska, 13 rozdział, 14 werset. Czasem choroba jest środkiem wychowawczym w ręku Boga, o czym właśnie pisze w tym miejscu Jakub. Z jednej strony może być tak, że nasza postawa podobna jest do postawy Joba. Dopiero choroba musi tą naszą postawę skorygować. Z drugiej jednak
Może być tak, że żyjemy w grzechu. Wtedy Bóg zsyła na nas chorobę, abyśmy zauważyli ten grzech i uporządkowali sprawę z Bogiem i ludźmi. Jeśli jest to grzech na śmierć, to znaczy, jeśli Bóg z powodu grzechu zsyła chorobę i chce zabrać wierzącego z tej ziemi, to wtedy za kimś takim nie mamy się modlić, jak mówi nam pierwszy list Jana, 5 rozdział, 16 werset. Taki człowiek będzie zbawiony i nie pójdzie do piekła na potępienie, ale Bóg nie może go już używać na ziemi jako swojego świadka. Jakub przedstawia nam chorobę jako środek wychowawczy w ręku Boga, jeśli ten grzech nie jest grzechem na śmierć. Jeżeli chcemy dobrze zrozumieć ten fragment, musimy się cofnąć do początków chrześcijaństwa. Ludzie pochodzący z narodu izraelskiego, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, byli na skutek swojego pochodzenia mocno związani z judaizmem. W tym czasie w zgromadzeniu nie było jeszcze żadnych oznak upadku. Dlatego Jakub umożliwia chorym przywołanie starszych zgromadzenia, aby mogli się nad nimi modlić i namaścić olejem. Starsi zboru są tutaj elementem chrześcijańskim, a olej żydowskim. Możemy to porównać z pierwszym listem Piotra, 5 rozdział od 1 do 4 i Marka 6, 13. Olej jako środek używany w judaizmie nie odgrywa już dzisiaj żadnej roli. Ponadto z powodu upadku chrześcijańskiego świadectwa trudno jest dzisiaj rozpoznać w zgromadzeniach starszych zboru. Jednak ten werset słowa ma swoje znaczenie również w dzisiejszym czasie. Jeśli chory zauważy, że jego choroba jest Bożym ćwiczeniem i została zesłana przez Boga, to wtedy okazuje on swoją wiarę. Może teraz skorzystać ze źródeł pomocy, które oferuje Bóg. Sprawa musi wyjść od chorego. Jednak nie może on zawezwać dowolnych braci, lecz starszych, dojrzałych duchowo, cieszących się uznaniem i doświadczeniem, którzy potrafią dobrze rozsądzać sprawy. Niech się modlą nad nim, jeśli bracia zauważą, że choroba jest ćwiczeniem pańskim, prowadzącym ku dobremu, mogą się za chorym modlić. Jeśli jest to grzech na śmierć, nie mają się modlić. Uzdrowienie chorego nie dokonuje się dzięki namaszczeniu olejem czy przywołaniu starszych, lecz dokonuje się dzięki modlitwie płynącej z wiary. Jednak chory i modlący się bracia muszą być pełni wiary. Bóg wysłuchuje takie modlitwy, dlatego uzdrawia i podnosi. Chciejmy jednak mocno trzymać się tej prawdy, a mianowicie tego, że Bóg jest suwerenny w swoim działaniu. On może chorego pozostawić na ziemi, ale może też zabrać go do siebie. Jeśli przyczyną choroby był grzech i Pan go uzdrowił, to znaczy, że nastąpiło przebaczenie. Grzech został usunięty według Bożego postanowienia. Tego rodzaju przebaczenie związane z zachowaniem życia na ziemi znajdujemy już w Księdze Izajasza 42, 40 rozdział, 2 werset, oraz kilkukrotnie w Ewangeliach, na przykład w Ewangelii Łukasza 5 rozdział, 20 werset, albo w Ewangelii według Łukasza 7 rozdział, 48 werset. I przechodząc dalej do 5 rozdziału 16 wersetu, widzimy, że tutaj mamy takie wyzwanie. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. To jest zachęta, żebyśmy byli otwarci wobec siebie. Bóg chce, abyśmy byli szczerzy wobec siebie, nie tak jak faryzeusze, których Pan nazwał pobielanymi grobami. Mateusza 23, 27 o tym mówi. Na zewnątrz wszystko było u nich jakby odświeżone, ale ich wnętrze było pełne nieczystości. Jeśli pośród ludu Bożego panuje atmosfera miłości i zaufania,
to wtedy jest łatwiej o otwartość względem siebie. Wyznawajcie grzechy jedni drugim, to jest owoc otwartości. Jesteśmy szczerymi i przyznajemy się do naszych błędów. Nie chcemy wyglądać lepiej niż faktycznie jesteśmy i niczego świadomie nie ukrywamy. Wezwanie, módlcie się jedni za drugimi, to jest bardzo ważne wezwanie, które pokazuje, że prawdziwa chrześcijańska miłość nie osądza drugiego, ale się za nim modli. Przyjacielowi należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej, czytamy w jednym miejscu Starego Testamentu. Nie rozpowiadamy też tego, co wiemy o innych. Oszczerca chodzi i zdradza tajemnicę, też mówi Stary Testament. Przeciwnie, przynosimy tę rzecz w modlitwie Panu Jezusowi i prosimy Go o pomoc. Abyście byli uzdrowieni, duch szczerości i miłości posiada uzdrawiające działanie między dziećmi Bożymi. Dotyczy to z jednej strony naszych wzajemnych duchowych relacji, jak również i konkretnych chorób, jak to widać było w wersecie 15 tego 5 rozdziału listu Jakuba. Wersety od 16 do 18. Wiele może. Usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bóg pragnie, abyśmy nie zaniedbywali modlitw jedni o drugich. Dlatego daje nam obietnicę i przykład mający nas do tego zachęcić. Usilna modlitwa sprawiedliwego jest autentycznym i wytrwałym wołaniem do Boga. Mobilizuje nas ona do postępowania zgodnego z Bożą wolą. Jan w swoim pierwszym liście również nam na to wskazuje. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 21 do 22 wersetu. Zachęcającym przykładem jest dla nas Eliasz. On żył sprawiedliwie i był blisko Boga. Przez swoją usilną modlitwę zatrzymał deszcz. Gdy minęło 3,5 roku suszy, znowu się modlił i Bóg zesłał deszcz. To wszystko spowodowała jego niczym niezmącona łączność z Bogiem w modlitwie. Jest to zachęta dla nas, aby się modlić jedni za drugimi. Także możemy i musimy pamiętać, abyśmy zakrywali mnóstwo grzechów. To jest wezwanie z wersetów 19 i 25 rozdziału listu Jakuba. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. W tych wersetach Jakub ma na uwadze zarówno wierzących, jak i niewierzących. Wierzący przez nieposłuszeństwo może chwilowo porzucić drogę prawdy, lecz grzesznik, który jest bez Boga, bez celu błądzi po bezdrożach życia. Jesteśmy wzywani, aby pomóc tym, którzy są zgubieni, jak i tym, którzy się pogubili. Troszczymy się o niewierzących, głosząc im Ewangelię i modląc się o nich, by zostali zbawieni. Stawiamy się za wierzącymi, którzy zabłądzili, wskazując im korektę niewłaściwego kierunku,
niewłaściwy kierunek, który obrali, poddając naszej ocenie negatywnej i modląc się o nich, by wrócili do miejsca, gdzie byli przedtem. Tak więc stajemy się użytecznym narzędziem pomagającym grzesznikowi przyjść z powrotem do Boga albo przyjść do Boga po raz pierwszy. Gdy mówimy o niezbawionym, to pierwszy raz wtedy może przyjść w wyniku naszej ewangelizacji. Pierwszy list Piotra, 3:18. A wierzącemu powrócić do światłości Chrystusa, o czym mówi nam Efezjan, 5:14. Jeżeli Bóg powierzy nam takie zadanie, to skutki tego będą następujące. Dusza zostanie uratowana od śmierci. Dotyczy to osób, które przyprowadzimy z powrotem. Zarówno człowiek niewierzący, jak i wierzący, który porzucił prawdę, mają Boga przeciwko sobie i znajdują się na drodze prowadzącej do śmierci. W przypadku wierzącego Bóg będzie interweniował, gdyż człowiek zbawiony nie może pójść na potępienie. Ewangelia Jana, 10:28. Jeżeli jeden albo drugi przez nasze powodowane miłością starania zostanie przyprowadzony z powrotem do Boga, to jego dusza zostanie uratowana od śmierci. Zakryje mnóstwo grzechów. To zdziała Bóg. Grzech w oczach Bożych jest straszną rzeczą, dlatego Bóg, Pan Bóg, zawsze musi go osądzić. Jeżeli wstawiamy się za grzesznikiem i zawracamy grzesznika ze złej drogi, to powodujemy, że jego grzechy zostaną zakryte przed sędziowskim obliczem Boga. Krew Pana Jezusa Chrystusa go oczyści i Bóg go nie osądzi, lecz obdarzy bezmiarem jego łaski i błogosławieństw.